Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio BPR Biała Podlaska. Tym razem jesteśmy w gminie Sosnówka. Kontynuujemy cykl naszych materiałów poświęcony rozmowom z włodarzami poszczególnych samorządów, miast, gmin. Natomiast dzisiaj jesteśmy w Sosnówce, gmina Sosnówka i moim państwa gościem jest wójt gminy Sosnówka, pan Marcin Babkiewicz. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. Od innowacji zacznę. Nie wpadł na razie jeszcze nikt na to. Być może jest to właśnie jakiś duch Kraszewskiego, który tutaj krąży po terenie gminy. Pan wójt już podczas naszych pierwszych materiałów, podczas swoich nawet pierwszych miesięcy włodarzowania w gminie Sosnówka rozpoczął może nie tyle pisanie, co zastał gminę jako kronikę z czystymi, białymi kartkami. I pan wójt, łącznie z pracownikami urzędu, dorzuca co roku poszczególne, kolejne zapisane karty historii gminy Sosnówka. Skąd pomysł na to i czy tak rzeczywiście jest? I czy jest to trudne? Tak, być może Kraszewski i jego duch miał w tym swój udział. Natomiast bycie włodarzem gminy jest to tak jak dla mnie misja długofalowa. To nie jest na zasadzie tu i teraz, tylko trzeba mieć jakąś wizję, jakiś plan, jakiś pomysł. A książka idealnie to odzwierciedla, bo do każdego tomu zawsze można dopisać kolejne, o czym też myślę cały czas i tutaj mam nadzieję, że mieszkańcy pozwolą mi na to. Natomiast tak, te karty zapisywaliśmy prawie od samego początku, może z pominięciem okresu pandemii, gdzie no to był trudny okres dla samorządu. Można powiedzieć, że półtora roku mieliśmy wyrwany z życiorysu, ale później ruszyliśmy na ostro i cały czas, czasami więcej niż jedną kartkę, zapisywaliśmy poprzez różne inwestycje, i większe, i mniejsze, bo tych inwestycji było naprawdę dużo. To chyba pierwsza taka kadencja, w ciągu której powstało aż tyle dróg, bo to jest ponad 30 km dróg i asfaltowych, i dróg tłuczniowych, które może uda mi się również pokryć w przyszłości asfaltem, do czego będę dążył. Ale też postawiłem sobie za cel, żeby każdą kartkę tej książki napisać w innej miejscowości. I tutaj pan redaktor również był świadkiem tego, że w każdej miejscowości mieliśmy albo jakiś odbiór, albo jakieś działanie. Nie została pominięta żadna. Chciałem to zrobić w sposób uczciwy, wszędzie porówno. Czy stosował pan wójt, czy powstała w ogóle już w momencie udziału w wyborach pierwszych, startując na fotel wójta, strategia? Ma pan wójt taką strategię dla gminy Sosnówka? Pomaga to w pisaniu tej książki? Oczywiście. Przede wszystkim moją strategią jest racjonalność. Bo trzeba pamiętać też, że budżet gminy nie jest z gumy. To nie jest coś, co można rozciągać według własnego widzimisię. Tylko są określone granice, w których trzeba się poruszać. Twarde zasady ekonomii. Trzeba to wykorzystać na maksa. Udało nam się to zrobić, dlatego gmina Sosnówka może poszczycić się tym, że w ciągu tej kadencji nie został wzięty ani jeden kredyt. Pomimo tylu inwestycji, które wykonywaliśmy, pomimo tych wszystkich dróg i innych, jak również drobnego wsparcia dla każdej miejscowości, czy to dla kół gospodyń wiejskich, czy drobne remonty świetlic, nie mamy w tym momencie ani jednego kredytu, co uważam, że jest dużym sukcesem i tylko pokazuje to, jak można w sposób racjonalny do tego podchodzić, żeby i były działania bardzo duże, bo przypomnę, że udało się zwiększyć budżet gminy czterokrotnie. Na początku było to 11 200 000, w tym momencie jest to około 46 milionów. Jest to cały czas inwestycja, a kredytów nie ma. W takim razie chyba banki gminy Sosnówki nie lubią
No banki żyją z kredytów, panie wójcie. Nie wiem, czy banki mnie lubią. Najważniejsze jest to, żeby moi mieszkańcy byli zadowoleni. A taką formą również, może nie jest bardzo wizualna ta forma, ale pomocy dla nich jest taka, że przez całą kadencję nie zwiększyłem podatku rolnego. Co roku była debata na temat podatków. Niezmiennie stoję na stanowisku, że i tak w trudnej sytuacji w rolnictwie nie ma co podnosić podatku rolnego. Oczywiście ta wstawka o tym, że banki gminy Sosnówka i pana wójta gminy Sosnówka nie lubią z racji tego, że nie ma kredytu, więc nie zarabiają na tym, ale drodzy państwo, operując środkami 46 milionów złotych również, myślę, że każdy z banków byłby zadowolony, mając takiego klienta z takim stylomazerami na koncie. Panie wójcie, jaka jest gmina Sosnówka? W ogóle gdzie się znajdujemy? To są tak naprawdę już ostatki powiatu, jeśli chodzi o lokalizację. Za moment gmina Hanna obok, Pododwórze, dwa powiaty ościenne, powiat włodawski, powiat parczewski. Czy to jest dobre położenie? Gmina Sosnówka jest najpiękniejszą gminą na świecie i tutaj chciałem być dla dobra tej gminy, chciałem pracować, co w mojej ocenie staram się wykonywać najlepiej, jak potrafię. Myślę, że położenie tutaj niewiele ma do rzeczy ze względu, może nie mamy tutaj firm, odległość do większych miast jest znacząca, natomiast trzeba też podkreślić walory przyrodnicze, czy walory czysto rolnicze, bo to jest typowo gmina rolnicza, gdzie tutaj większość zajmuje się hodowlą i uprawą zbóż i roślin. No niestety ASF nie pomógł i zmniejszyło się ilość hodowców trzody chlewnej, natomiast mamy jeszcze, ale też niewielu hodowców bydła mlecznego. Ale jest przyszłość dla rolnictwa? Panie wójcie, jak rozmawiasz ze swoimi mieszkańcami, rolnikami, czy są podobne problemy jak w całej Polsce, Unii Europejskiej? Myślę, że przyszłość dla rolnictwa jest jak najbardziej ze względu na to, że polski rolnik produkuje najlepszą żywność na świecie. Nie oszukujmy się. Natomiast borykają się ci rolnicy z różnymi problemami, które w większości są piętrzone nawet nie u nas, tylko właśnie w Unii Europejskiej, co jest dla mnie niezrozumiałe całkowicie, ze względu na to, że jeżeli mamy coś, co jest dobre, to powinniśmy się zająć tym, żeby to dobrze sprzedać i jeszcze lepiej utrzymać, niż rzucać kłody pod nogi tym, którzy faktycznie nas karmią, bo nie oszukujmy się, gdyby nie było rolników, nie mielibyśmy co włożyć do ust. Rolnicy z gminy Sosnówka wzięli czynny udział w protestach? Tak, bardzo czynnie biorą udział w protestach cały czas. Staram się ich w miarę możliwości wspierać, natomiast moje wsparcie akurat w kwestii rolników i tych protestów, staram się tego nie uzewnętrzniać. Uważam, że na ludzkiej krzywdzie popularności się nie robi, więc nie będę jeździł, pstrykał fotek czy udzielał tysiąca wywiadów, bo to nie o to chodzi, ale tak, moi rolnicy wiedzą, że jestem całym sercem z nimi. Jestem też fizycznie, bo byłem i w Doruchusku, byłem też na proteście w Wisznicach, ale to już są odrębne sprawy. Gmina Sosnówka. Dla tych z państwa, którzy być może jeszcze nawet nigdy tu nie zajrzeli, jeśli chodzi o odwiedziny tej gminy, aczkolwiek sporo się dzieje na terenie gminy. Panie wójcie, na pewno chciałbyś wymienić wszystkie miejscowości, ale które miejscowości na terenie gminy Sosnówka są takimi największymi miejscowościami, takimi, gdzie rzeczywiście być może prężnie działają koła gospodyń wiejskich, być może prężnie działają jednostki OSP. Już nie mówiąc o samej Sosnówce, która jest przecież stolicą gminy, no i Romanowie, który z racji tego, że jest siedzibą Muzeum Ignacego Józefa Kraszewskiego,
muzeum prowadzonego przez powiat no, ściąga na teren gminy sporo osób przyjezdnych, turystów i chętnych zobaczenia tego obiektu. Wszystkie miejscowości są piękne, mówiłem. Wszystkie są tak, tak samo urokliwe, jeżeli jedna miejscowość charakteryzuje się na przykład kołem gospodyń wiejskich, to inna będzie się charakteryzowała OSP, ale oczywiście tutaj nie mógłbym pominąć mojego lokalnego patriotyzmu i zapomnieć o Motwicy, która skąd pochodzę. No właśnie, jak wygląda życie społeczne na terenie gminy Sosnówka? Czy dużo się podczas ostatniej kadencji zmieniło? Jaki był być może wkład tutaj pana wójta w tą aktywność lokalną, w rozwój, nie wiem, kół gospodyń wiejskich, wskrzykiwanie się gospodyń i gospodarzy, aby coś wspólnie zrobili? Staramy się to cały czas poprawić, żeby to było jak najlepiej. To za mojej kadencji wskrzesiło się w każdej miejscowości prawie koło gospodyń wiejskich, które bardzo prężnie działają. Jedne troszeczkę, może któreś mniej, ale wszystkie prężnie działają, integrują lokalną społeczność, co jest bardzo piękne. Zawsze starałem się pomagać jak mogłem, nawet przez takie drobiazgi jak zapewnienie autokaru, żeby te panie i panowie zresztą, bo to nie tylko same panie są w kołach gospodyń wiejskich, mieli okazję gdzieś wspólnie pojechać, zintegrować się. W trakcie kadencji wprowadziłem przegląd kolęd. Bardzo dobre przyjęcie, bardzo dużo ludzi z roku na rok coraz więcej stara się w tym uczestniczyć, żeby cała gmina miała możliwość dotarcia na ten przegląd. Wymyśliłem taką formułę, że ten przegląd kolęd będzie robiony w kościołach parafialnych. Mamy 3 parafie na terenie gminy i co roku przychodzimy do innej parafii, żeby właśnie tym mieszkańcom gdzieś tam umożliwić dojazd i było łatwiej. Natomiast mamy też jeszcze przegląd tradycji wielkanocnych powiatowy, rajd Kraszewskiego, w różnego rodzaju festyny typu dożynki, gdzie przywróciłem też chyba taką oryginalną postać tych dożynek, które zaczynamy, te typowe święto plonów, najpierw mszą. To również przechodzimy od parafii do parafii, żeby nie było, żeby każdy poczuł się wyjątkowo i mógł w swoim kościele parafialnym uczestniczyć, a następnie spotykamy się już tutaj w Sosnówce na placu przy szkole i tam już jest część artystyczna zakończona koncertem, wspólną zabawą. Dla każdego coś wyjątkowego i miłego. Natomiast wrócę do kół gospodyń wiejskich. Panie wójcie, no, zabrakło mi tego w twojej wypowiedzi, panie wójcie, natomiast chciałbym, żebyś do tego wrócił. Koła gospodyń wiejskich, przecież i wasze wielkie sukcesy. Przecież wasze wieńce dożynkowe sięgały spały i nawet sam pan prezydent Duda z małżonką miałeś przyjemność, panie wójcie, również w takiej uroczystości uczestniczyć. Pałacu Prezydenckiego, bo zostały przeniesione dożynki prezydenckie do Warszawy ze spały. Tak, wieniec sołectwa Dębów wygrał dożynki wojewódzkie i mieliśmy okazję pojechać z tym wieńcem na dożynki prezydenckie do Warszawy, gdzie godnie reprezentowaliśmy całą gminę Sosnówka na czele z naszym wieńcem i miałem okazję spotkać pana prezydenta i panią prezydentową, którzy również byli zachwyceni tym wieńcem. Opinie mieszkańców spodziewali się tego typu wyróżnienia? Nie, to było naprawdę duże zaskoczenie i duża radość, że gmina Sosnówka została przedstawiona na forum całej Polski i pokazaliśmy, że tak, że w małej gminie leżącej na pograniczu 3 powiatów również można stworzyć coś dobrego, coś fantastycznego i tutaj trzymam kciuki, bo sołectwo Dębów w tamtym roku wygrało swoim wieńcem dożynki powiatowe, więc jeszcze tylko dożynki wojewódzkie i znowu będziemy gościć u prezydenta. Tego państwu życzę. Życzę tego mieszkańcom gminy Sosnówka i panu wójtowi. Natomiast trochę zmieniamy temat. Chociaż już pan wójt o tym już wspomniał, ja też w swojej wypowiedzi o tym wspomniałem, szeroko rozumiana turystyka, czyli to, czym gmina Sosnówka może jeszcze zaskoczyć nie jednego i nie jedną osobę.
O Muzeum Józefa Kraszewskiego już wspomniałem, ale być może, panie wójcie, są i inne atrakcje na terenie gminy bądź w sąsiednich mostach, które warto by było zobaczyć i odwiedzić i skorzystać. Każda miejscowość na terenie gminy ma jakąś swoją atrakcję, ale jeżeli już idziemy w stronę typowo turystycznych atrakcji, to musimy wspomnieć o trzech zabytkowych kościołach w Motwicy, Rozwadówce i w Rzeszczynce. Z bogatą historią, zresztą cała gmina również posiada swoją bogatą historię. Dodatkowo jeszcze, gdyby ktoś chciał zobaczyć w Pogorzelcu, mamy cmentarz wojenny z I wojny światowej, który również w tym roku ulegnie remontowi, to znaczy ogrodzenie, na co pozyskaliśmy już środki z Funduszu Ochrony Zabytków. Wędkarze? No, będę ci stał. Właśnie do tego zmierzam, jak już pan redaktor zahaczył o mosty. Nie tyle zapoczątkowałem, co oddzieliłem zawody wędkarskie od dożynek tradycyjnie, żeby były robione. I z roku na rok mamy coraz więcej chętnych na zawody wędkarskie o Puchar Wójta. W tamtym roku było prawie 200 zawodników, co jest niebywałym sukcesem. Chyba to było jedno z większych zawodów w regionie, jeśli chodzi o wędkarzy, ale tak, staramy się każdej grupie też uatrakcyjnić w miarę naszych możliwości, więc myślę, że takie zawody, skoro się przyjęły, skoro prawie dwukrotna liczba zawodników z roku na rok się zgłasza na te zawody, jest to dobra formuła, jest to dobry kierunek i będziemy starać się to utrzymać w przyszłości. Wspomniał pan o tym, że no, gmina lekko na uboczu, nie ma dużych zakładów produkcyjnych, no, ale są turyści, są ci zawodnicy różnych dyscyplin, bo wędkarze, ale również i rowerzyści przyjeżdżają przecież na rajdy. Natomiast no, jednak ta gmina jest i leży, jest położona pomiędzy szlakami komunikacyjnymi, drogowymi, drogi wojewódzkie, jest droga krajowa. Panie wójcie, no żeby tutaj skorzystać z tych atrakcji, trzeba jakoś dojechać. Jak wyglądają właśnie inwestycje związane z drogami? Prosiłbym może właśnie o opowieść i odpowiedź na to pytanie, o zapisywanie tej białej kartki w naszej rozmowie dotyczącej drogownictwa. Być może od rozmów i planów bądź inwestycji zrealizowanych wspólnie, być może z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Przecież przez teren gminy przebiega jednak droga krajowa. Drogi wojewódzkie lekko zahaczają trasa Wisznice-Włodawa. No i później już panu wójtowi pozwolę, popuszczę lejce, niech idzie spokojnie drogami powiatowymi i drogami gminnymi, bo w tych właśnie rzeczach dużo się gminie Sosnówka dzieje. Panie wójcie. Tak, jedna droga krajowa, natomiast drogi wojewódzkich na terenie gminy nie mamy. Sąsiadują. Jeśli chodzi o gminę Sosnówka i drogi, to w większości te drogi to są drogi powiatowe, dlatego tutaj wszystkie remonty, które wykonujemy i będziemy wykonywać, są przy współpracy z powiatem jako zarządcy danej drogi. Tak, też zrobiliśmy sporo na drogach powiatowych. Dalej są plany, mamy już pozyskane środki, więc będą kolejne drogi również remontowane. Można powiedzieć, że współpraca gmina i powiat układa się wzorowo? Bardzo dobrze. Nie mogę tutaj narzekać na współpracę między gminą a powiatem, więc w miarę naszych możliwości obustronnie działamy, staramy się i jest to naprawdę bardzo dobra współpraca i tego sobie bym życzył w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne, to tak, bardzo dużo nam udało już się zrealizować. Mamy podpisaną umowę na kolejne 5 milionów, kolejne kilometry dróg gminnych, które będą powstawać już niebawem, bo wykonawca czekał na sprzyjającą pogodę, żeby móc wejść na plac budowy. Oprócz dróg, nie samymi drogami, człowiek żyje. Jesteśmy w trakcie remontu hydrofornii, bo bezpieczeństwo wodne na terenie gminy Sosnówka jest bardzo ważne. Mamy tylko jedną hydrofornię i nie mamy innego wpięcia w wodociąg, więc gdyby coś się stało, oby nie, byłyby problemy, dlatego staramy się dbać o tą naszą hydrofornię i w tym momencie jest w trakcie remontu.
Mamy podpisane umowy też na termomodernizację ośrodka zdrowia, termomodernizację GOK-u, to już z ostatniej chwili również udało nam się pozyskać na ten cel środki, więc niedługo będziemy przystępować też do realizacji. Wyremontujemy budynek Urzędu Gminy w całości. Już też mam nadzieję, że niebawem mieszkańcy będą gościć w nowych warunkach, w nowym odnowionym już budynku, tak jak zaczęliśmy przed budynkiem remont i powiększenie parkingu, troszeczkę inny plac, tak jak przebudowaliśmy w Sosnówce plac, który nazywa się Placem Piłsudskiego, gdzie przenieśliśmy nasze gminne uroczystości. Powolutku każda kartka jest odpowiednio zapisana, każda inwestycja ma swoje miejsce w tej książce. Ale też kolejny tom chcę zapisywać równie ambitnie, równie szybko, wszelkiego rodzaju inwestycjami, jak również cały czas staram się pozyskiwać środki na kolejne inwestycje, wykorzystywać kolejne nabory, które będą się pokazywać niebawem i myślę, że mieszkańcy będą z tego zadowoleni. Również sukcesywnie będę chciał, żeby to było tak dzielone, żeby w każdej miejscowości znowu było coś zrobione, a nie skupiamy się na jednym miejscu, tylko jedziemy po całej gminie, wszędzie tam, gdzie coś trzeba, staramy się robić. Liczymy na środki z KPO, czy to jeszcze pieśń przyszłości? Niewiele wiadomo. Niewiele wiadomo, ale oczywiście liczymy na każde środki ze względu na to, jak wcześniej powiedziałem, zrównoważony rozwój gminy to jest pozyskanie środków, nie wydawanie własnych. Staramy się. Nie zawsze się to udaje tak, jakbyśmy chcieli. No, wiadomo, czasami te wkłady własne, skądś te pieniądze trzeba wziąć na wkłady własne. My nie mając żadnego kredytu optymistycznie możemy popatrzeć w przyszłość, bo nie będą nam straszne wkłady własne. Będziemy mieli możliwość, jeżeli nie zdobędziemy innych środków, to posiłkowanie się wtedy kredytem, ale to będzie bezpieczny kredyt, bo przy zerowym zadłużeniu mamy takie możliwości, ale oczywiście czy KPO, czy rozwój obszarów przygranicznych, wszystkie środki, które uda nam się pozyskać, zrobię wszystko, żeby jak najwięcej i jak najlepiej tych środków i pozyskać, i później je wydać. W ciągu tej kadencji, panie wójcie, najważniejsza, największa kosztowo, największa ilościowo, kilometrażowo, inwestycja drogowa, która została zrealizowana. Którą inwestycję by pan wymienił? Myślę, że tutaj z różnych przyczyn to droga, przede wszystkim droga Motwica-Czeputka, kiedy w końcu udało nam się połączyć całą gminę drogą asfaltową, bo pan redaktor na pewno pamięta drogę gruntową, która tam była, ale z drogą, którą wykonaliśmy później od rozwadówki przez Motwicę, Czeputkę, Romanów do skrzyżowania właśnie przy muzeum, jest to ponad 11 km i jest to chyba największy odcinek, znaczy jeden odcinek, który został w całości zrobiony. Zawsze wychodziłem z założenia, że fajnie by było, gdyby udało się robić ciągi dróg, nie poszczególne po kawałeczku gdzieś tu, nie zawsze się to udaje, czasami te drogi są tak zniszczone, że po prostu nie ma na co czekać, trzeba zrobić kawałek tej drogi, żeby ona była funkcjonalna. Ale na szczęście te odcinki, które robiliśmy, to były naprawdę spore odcinki, jak droga w przechodzie przez całą miejscowość. Natomiast no, moje plany też idą dalej, bo dużo jeszcze zostało w tej materii do zrobienia przy współpracy z powiatem. Mam nadzieję, że uda mi się w tej kadencji, jeśli będę nadal mógł pełnić swoją misję w Sosnówce, połączyć Wisznicę z Romanowem, Wygnanką, Lipinkami, czyli tutaj zrobić taki ciąg od granicy gminy i Aleksandrów, Dębów, przez Sosnówkę, Motwice, Pogorzelec, Dębów. To są dwa ciągi komunikacyjne, które pięknie spięłyby już całą gminę i pozwoliły wszystkim mieszkańcom w miarę swobodnie poruszać się i po gminie, i przemieszczać do gmin sąsiednich czy do miast. Więc takie mam plany,
Mam nadzieję, że będę miał możliwości, żeby je zrealizować. Mam nadzieję, że w całości, ale też będę zadowolony, jeśli udaje się zrealizować częściowo, bo każda droga cieszy, bo każdy... długie odcinki są fajne, ale każdy, nawet najkrótszy odcinek wyremontowanej drogi, który będzie służył przez kolejne lata, cieszy, bo po każdym tym odcinku jadą mieszkańcy, jadą goście i z tego jestem zadowolony, że mogą jechać po dobrej drodze. Patrząc na to, co się działo w gminie Sosnówka w ostatnich latach, to myślę, że te dwie wymienione drogi, dwa wymienione trakty, szlaki drogowe do zrealizowania w ciągu najbliższej kadencji. Panie wójcie, czego życzę gminie Sosnówka i panu. Natomiast zmieniamy znowu temat. Wspomniał pan o modernizacji stacji uzdatniania wody i wodociągu. Jak tu wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rozbudowę sieci, o już istniejącą sieć? Czy tutaj są jakieś plany związane z tym tematem? Zdążyliśmy już rozbudować tą sieć o miejscowość Motwica. Są jeszcze miejsca, gdzie jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to ten wodociąg jeszcze w pewnych miejscach można by było pociągnąć, natomiast większość gminy już ten wodociąg posiada. Natomiast tak, modernizacja hydroforni jest potrzebna, jest w trakcie, a kolejnym etapem po modernizacji hydroforni, który sobie założyłem, jest wymiana wodomierzy w całej gminie już na nowoczesne, elektroniczne, szczytywane przez Wi-Fi, więc będzie bezpośrednie połączenie z urzędem gminy i ułatwi to życie mieszkańcom, jak również pracownikom. Trochę więcej o modernizacji samego urzędu gminy, budynku. Na pewno stanie się bardziej dostępny dla interesantów, seniorów, osób starszych, być może osób niepełnosprawnych. Oczywiście, bo będzie wyposażony też tutaj akurat może nie tyle windę, co podest, który będzie obsługiwał osoby starsze czy osoby, które nie mają możliwości wejścia po schodach na górę. Wybudowaliśmy już podjazd dla niepełnosprawnych, więc poczyniliśmy w tą stronę krok do przodu. Tak, będzie na pewno bardziej przyjazny, bardziej funkcjonalny, bardziej dostępny i dla interesantów, jak również będzie też bardziej przyjazny dla pracowników, którzy, no nie oszukujmy się, spędzają kawał życia i robią kawał dobrej roboty dla tej gminy. Uważam, że zespół, z którym przyszło mi współpracować, jest bardzo dobry i na wysokim poziomie. Biblioteka i GOK. Wspomniał pan o modernizacji tego obiektu. Natomiast, no właśnie, to przecież tak naprawdę centrum kulturalne tej gminy. Większość wydarzeń kulturalnych, drobniejszych i tych większych, wychodzi właśnie stamtąd, od pani dyrektor. Pozdrawiamy dwie panie, panią Jolantę Mikulską i panią Teresę Herasimiuk. Natomiast, panie wójcie, właśnie może parę zdań na temat tej inwestycji, na czym będzie dokładnie polegała? Tak, sztab kulturalny, pani dyrektor Jola Mikulska i pani Greska Hrasimiuk, oczywiście podpora wszystkich wydarzeń. No pan może zdrobniale, ja niestety. Kulturalnych w gminie Sosnówka, bardzo duża pomoc, bez nich większość tych imprez by się nie odbyła. Tam również chcemy ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych, żeby mogły, czy starszych, żeby być może rozbudować salę, jeśli jest taka możliwość, bo ta sala niestety, już nie wystarcza. Niestety akurat tutaj nie mamy takiej możliwości ze względu na warunki, które panują, aby to rozbudowywać, natomiast na pewno będzie przebudowa, na pewno będzie ocieplenie i ułatwienie dostępu, tak aby w przyszłości jeszcze więcej osób mogło brać udział w tych, może nie tyle drobnych, co wydarzeniach kulturalnych, które są w GOK-u. Oświata. Dwie szkoły? Czy jedna prowadzona przez gminę? Na gminie Sosnówce tak, są dwie szkoły. Jest to nasza gminna szkoła podstawowa imienia Kraszewskiego w Sosnówce i szkoła stowarzyszeniowa w Motwicy. Kiedyś było więcej, niestety demografia robi swoje, więc mamy już w tym momencie tylko dwie szkoły. Nie zapomina samorząd o tym, że są to obiekty, te instytucje i na pewno tam też część inwestycji będzie prowadzona, bądź jest prowadzona. Staramy się również pamiętać o tym, że
szkoła stowarzyszeniowa, ale to też jest szkoła na terenie gminy. I tam w tym roku będzie wymieniony dach. Ten pierwszy krok do przyszłej modernizacji tego budynku, jeżeli będą środki, które uda nam się pozyskać na termomodernizację, jak również cały czas walczę o szkołę podstawową w Sosnówce, żeby zrobić termomodernizację tego budynku. Staram się składać wnioski do różnych instytucji, gdzie można pozyskać środki, bo będzie to kosztowna inwestycja. Mam nadzieję, że już w tej kadencji uda się to zakończyć, zrobić i odnowić ten budynek. Na chwilę obecną jeszcze odnawiamy, znaczy remontujemy kuchnię. Tam przeznaczyliśmy 60 tysięcy, żeby też funkcjonowała w miarę dobrze. Czy chodniki są we wszystkich miejscowościach? Nie, chodniki jeszcze nie są. Udało nam się w tym wybudować chodnik w rozwładówce i chodnik w Sosnówce dokończyć. Natomiast są tu właśnie potrzeby jakieś lokalnie zgłaszane? Zgłaszane są potrzeby. Będziemy przymierzać się do chodnika w Motwicy. Zdania na ten temat akurat są podzielone, ale myślę, że zrobimy to w taki sposób, że przygotujemy projekt tego chodnika i zrobimy może nie tyle konsultacje społeczne w Motwicy, co spotkanie z mieszkańcami, przedstawimy, jak by to wyglądało, w jaki sposób miałoby to wyglądać i myślę, że wtedy pozwolę podjąć decyzję właśnie mieszkańcom, czy tak, czy są za, czy też może nie tym razem. Wyjaśnię, z tego co ja wiem, to właśnie chyba miejscowi rolnicy mówią, że jest to inwestycja może nie tyle bezzasadna, co no właśnie jeździ ciężki sprzęt. Są to kombajny, są to ciągniki, są to przyczepy załadowane przecież produktami rolniczymi i to może ten chodnik, to chyba myślenie trochę też gospodarskie, żeby go szybko nie zniszczyć, to o to chodzi? Tak, w dużej mierze tak, ze względu na to, że płoty, pas drogowy, szerokość jezdni, a spory sprzęt, też musimy zrozumieć rolników, że jadąc tym sprzętem chcieliby mieć możliwość swobodnego wymienięcia się z jadącym sprzętem z naprzeciwka, czy wymienięcia, więc musimy tutaj uwzględnić wszystkie oczekiwania i wszystkie głosy i jeżeli robimy coś, co ma służyć wszystkim, to dosłownie wszystkim, a myślę, że uda nam się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Ścieżki rowerowe, bo już trochę biegamy z tematu na temat, natomiast drodzy Państwo, to wszystko się zazębia. Wspomniałem o oświacie, Pan Wójt mówił o szkołach, oczywiście w szkołach najmłodsi, czyli uczniowie, żeby dostać się do szkoły, część jeździ rowerem, spaceruje lokalnymi drogami, chodnikami, poboczami, są chodniki. Większa część jest dowożona autobusami. Natomiast no właśnie, to wszystko się zazębia. Ścieżki rowerowe, Panie Wójcie, w tym temacie, nawet nie tyle pod kątem samych mieszkańców czy dzieciaków, które podążają do szkoły, czy rodziców na rowerach pędzących na zebrania rodziców w klasach, natomiast właśnie turystyka. Czy to też jest widoczne i czy też w Pana zamyśle przyszłościowym dla gminy Sosnówka jest to jeden właśnie z takich aspektów, który chciałbym zrealizować, który jest gdzieś tam w moich planach, w moim takim programie dla gminy Sosnówka? Myślę, akurat tutaj rodzice bardziej pędzą na te zebrania samochodami niż rowerami. No to jeżeli będzie takie zainteresowanie, to tak, jak najbardziej. Natomiast wszelkiego rodzaju inne programy, które mówią o tych ścieżkach, czy Green Velo, czy różnego rodzaju szlaki. BLGD tak, na przykład. Cały czas to bierzemy pod uwagę i w momencie, w którym rozbija się to wszystko o koszty. Rozumiem. Będą dofinansowania i będą pomysły, zapotrzebowanie. Zawsze starałem się wychodzić na wprost oczekiwaniom mieszkańców i będę się starał robić to dalej, bo to moje podejście jest niezmienne od samego początku. Miałem tą wizję, przedstawiłem tą wizję i dalej mam tą wizję, którą chcę realizować, żeby Sosnówka była najpiękniejsza na świecie. Żeby chciało się tu mieszkać. Żeby chciało się tu mieszkać. No niestety demografia robi nam podgórkę, ale to
nad tym już nie mamy, nie mamy na to wpływu. Praktycznie w każdym samorządzie, panie wójcie, mogę pana tak pocieszyć, mieszkańców gminy Sosnówka, nie jesteście samotni z problemem demografii. Ale panie... jak już jesteśmy przy kosztach, to tylko chciałbym przypomnieć, że w ostatnim roku gmina Sosnówka awansowała pod względem finansowym w rankingu wspólnoty na 46. miejsce. Tego też nikt się nie spodziewał. I drugie w województwie lubelskim, z czego również powinniśmy być dumni. No to powiedzmy, panie wójcie, wyjaśnijmy też naszym widzom, z którego miejsca to jest ten awans. I o ile oczek przynajmniej w setkach. Teraz się zastanawia pan wójt. Właśnie liczę te oczka, bo tam skoczyliśmy prawie o 1000. Dziękuję. Czy jest coś, panie wójcie, co w tej kadencji być może się jednak nie udało? Miał pan pomysły, plany, urząd? Przecież też w Urzędzie Gminy pracują pracownicy, którzy mają swoje działki w zakresie swojej pracy, swoje tematy, tematykę. Coś, co gmina być może planowała bądź planuje, ale jednak w tej kadencji nie wyszło bądź no, nie udało się. No część na pewno inwestycji troszeczkę się przesunęła z różnych przyczyn, czy to z... zależnych, niezależnych, natomiast... Przesunięcie czasowe. Przesunięcie czasowe, więc ciężko by było mówić o tym, że to się nie udało. Na pewno nie jestem człowiekiem nieomylnym, na pewno popełniam błędy, więc myślę, że też jakieś tam błędy popełniłem w ciągu tej kadencji, aczkolwiek starałem się je naprawić lub będę starał się też to ponaprawiać, jeżeli coś takiego miało miejsce, ale tak drastycznie, żeby coś chcieliśmy, nie udało się, to chyba nie. Raczej staraliśmy się do tego podchodzić w sposób racjonalny i nie rzucać się z motyką na słońce, tylko podchodzić do tego w taki sposób, że zróbmy coś, co jesteśmy w stanie wykonać. Wcześniej czy później, ale jesteśmy w stanie wykonać. A nie potrafię rzucać słów na wiatr, pustych obietnic, że coś gdzieś będzie, gdzie z góry wiem, że albo budżet gminy tego nie utrzyma, albo jest to nieracjonalne po prostu. Więc nie. Podążając tu na rozmowę z panem wójtem, panie wójcie, właśnie pan wójt nie rzuca słów na wiatr, rozmowa w korytarzu, jeden z mieszkańców. To co, panie wójcie, będzie ten stół ping-pongowy? Nie rzucam słów na wiatr. Będzie. Przypomina sobie pan wójt? Oczywiście. Gdzie ma być ten stół ping-pongowy? W świetlicy w Sopiechowie. Brawo. Przyjedziemy pograć w ping-ponga. Zapraszam. Tam akurat bardzo dobry przykład integracji lokalnej społeczności, gdzie jeszcze nie tak dawno zza krzaków nie było widać tej świetlicy. W tym momencie przed świetlicą jest bardzo ładny, usypany parking tłuczniowy. Pieniądze zostały przeznaczone na fundusz sołecki. Mieszkańcy się zebrali, wykarczowali, wyczyścili, doprowadzili do stanu używalności tą świetlicę. Zresztą to akurat jest przykład, ale wszyscy tak o to dbają. Dlatego z czystą przyjemnością staram się też im pomagać, gdzie trzeba jakiś większy remont przeprowadzić, żeby znaleźć te środki z funduszu gminnego, żeby już nie obciążać tego funduszu sołeckiego, bo tak, uważam, że takie miejsce jak świetlice, które mamy, czy one są bardziej czy mniej wykorzystane, to trzeba je utrzymywać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy one się przydadzą. Jestem za tym, że jeżeli już coś jest, to należy to utrzymywać w dobrej formie, bo być może naszym potomkom one będą kiedyś potrzebne i tutaj jeszcze mam pomysł, żeby we wszystkich miejscowościach spróbować, żeby te świetlice były, bo nie wszędzie one są. No proszę bardzo. Więc kolejny plan, kolejne kartki do zapisania to są właśnie świetlice. Jak również w jakimś tam formie pomoc jednostkom OSP z terenu gminy. Ten stół ping-pongowy będzie, skoro już jest w telewizji, to on będzie. Mieszkańcom Sopiechowa gratulujemy. Trzymamy kciuki za kolejne pomysły i mieszkańców kolejnych miejscowości. Natomiast właśnie w tych trudnych momentach, trudnych tematach, trudnych decyzjach, czasami
No niestety i skrzeniu z mieszkańcami, tak jest wszędzie. W każdej gminie są takie sytuacje i są takie momenty i takie tematy. Czy pomaga Rada Gminy? Jak to wygląda w Sosnówce? Jak to wygląda współpraca wójta i Rady Gminy? Jakby Pan wójt to określił? Biorąc pod uwagę to, że przez całą kadencję otrzymywałem jednogłośne absolutorium, to uważam, że współpraca, ogólnie poważnie rzecz biorąc, współpraca gminy jest dobra. To nie jest tak, że ja sobie rzucam jakiś tam pomysł, a wszyscy już są hura optymistycznie do tego nastawieni. Za. Nie, no poprzedza to rozmowę czy z poszczególnymi radnymi, czy z grupkami radnych. Różnie to było, bo przecież pomysł to jedno, ale druga strona medalu to jest, trzeba znaleźć na to środki. Więc wszystkie te inwestycje były przygotowane, były przedyskutowane, zostały odebrane przez radnych na tak, więc zostały przegłosowane i je realizujemy. Ale tak, rozmowy są, nie zawsze są to rozmowy lekkie, łatwe i przyjemne. Czasami to są też tak zwane męskie rozmowy, ale i one są potrzebne, bo uważam, że każdy ma prawo do własnego zdania, z każdego tego trzeba wysłuchać i czasami mój pomysł jest gorszy od tego, który dostaję od mieszkańca czy też od radnego, więc nie upieram się wtedy zawsze. Nie każdy samorządowiec byłby w stanie się tego przyznać. Panie wójcie, gratuluję. Dziękuję za taką właśnie męską rozmowę z nami. Proszę bardzo, nie przeszkadzam. Zawsze wybieram to, co będzie najlepsze. I to nie znaczy, że ja mam monopol na nieomylność. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł niż ja, to tak, jestem w stanie przyznać mu rację i starać się wdrożyć jego pomysł. Czasami jest tak, że mój pomysł zostaje troszeczkę zmieniony, bo gdzieś coś dopracujemy innego i tak dalej, więc to również też jest fajne. Te męskie rozmowy prawdopodobnie na pewno w większości podczas ustanawiania co roku stawek podatkowych. Czy jednak jesteście zgodni? Zawsze jestem za tym, żeby nie ruszać podatku rolnego. Od początku mojej kadencji nigdy nie powiedziałem, żeby cokolwiek z tym robić. Mamy inne możliwości, mamy inne podatki, które radni modyfikują. Czasami trzeba gdzieś coś podnieść, ale robimy to wszystko tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańca. Przyszłość gminy Sosnówka. Tylko i wyłącznie w świetlanych barwach. Myślę, że jest to gmina, która, demografia mówi swoje, ale moim zdaniem jest to gmina z potencjałem. Jest to gmina, która w przyszłości może być ostoją, spokojem, gdzie ludzie w pewnym momencie docenią to, że oprócz wielkomiejskiego zgiełku, podmiejskich gmin, gdzie w sumie niczym się już nie różnią od miasta, tylko w nazwie to jest jeszcze gmina, że są takie miejsca jak gmina Sosnówka, gdzie może jednak warto by było się osiedlić, może jednak warto by było pooddychać zupełnie innym powietrzem, poczuć spokój, wyjść na pole, popatrzeć na rozkwiecony rzepak. Poczuć się bezpiecznie. Dokładnie, poczuć się bezpiecznie. Więc mam nadzieję, że to się ziści, że to się zrealizuje i kiedyś ta tendencja się odwróci. No i na koniec gmina Sosnówka. Wyglądam przez okno w biurze pana, w gabinecie pana wójta. No, przyleciały bociany. Panie wójcie, liczyliście, ile tych bocianów na terenie gminy Sosnówka jest? Co roku przylatuje? Więcej, mniej? Setki. Co roku. Wracają do Sosnówki. Tak, wracają do Sosnówki. Akurat te bociany, które widać z okna przy remizie strażackiej, są to prawie domowe bociany, które potrafią spacerować też po terenie gminy i przyzwyczajone do ludzi. Dobrze im tutaj, skoro co roku wracają, to znaczy, że wiedzą, co robią, wiedzą, gdzie wracają i z tego tylko się cieszyć.
No właśnie pracuję nad demografią, to może wrócimy do rozmowy z panem wójtem. No, bociany są, demografii nie ma, ale tak jest też w większości gmin w powiecie bialskim i w województwie lubelskim, i na wschodzie Polski i w całej Polsce. Na koniec, panie wójcie, nasza propozycja w takim razie z tymi bocianami związana, Radio Biper, z taką inicjatywą, a być może, panie wójcie, pomyślelibyśmy i mieszkańcy gminy Sosnówka, chociaż to dla wszystkich tych oglądających, może byśmy jakieś imiona nadali tym bocianom w formie interaktywnej. Niech urząd zaproponuje gminę taką zabawę. Bardzo dobry pomysł, możemy to zrobić, natomiast ja już bym bociany seniory zostawił w spokoju. Aha, to seniorzy. Widzimy, że jest tam dwójka tych bocianów, więc zaczekajmy, kiedy będą młode, w zależności od ilości tych młodych. Ogłosimy i tutaj obiecuję, że ogłosimy konkurs, będziemy nadawać im imiona. To trzymamy pana wójta za słowa, jest myślę, naprawdę, to słowo jest ważne. Będzie tym pierwszym medium, które to ogłosi wszem i wobec, że w gminie Sosnówka przy strażnicy, bo tych bocianów mamy więcej, w tym roku urodziło się ileś bocianów i czekamy na imiona. Tą rodziną się zajmujemy. Drodzy państwo, gmina Sosnówka, powiat bialski, wójt gminy Sosnówka, pan Marcin Babkiewicz. Dziękuję panie wójcie za rozmowę, za spotkanie z nami. Wiosna, myślę, że pora, by pan wójt, zresztą miał pan takie plany, wyruszył na spacer, wiosenny po Sosnówce. Dobrej pogody życzymy i dobrych spotkań z mieszkańcami. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że te spotkania będą trwały kolejne 5 lat. Dziękuję. Thank you.